Właściciele niepublicznych przedszkoli po raz kolejny z wizytą w ratuszu. Przypominamy, sporna sprawa dotacji dla placówek, które zdaniem prywatnych przedszkoli były źle naliczane przez miasto, toczy się w sądzie. Dzisiejsza wizyta związana jest, tu cytat, z nierównym traktowaniem przedszkoli publicznych i niepublicznych. Nasza wizyta spowodowana jest przede wszystkim wsparciem rodziców, dlatego że problem przedszkoli niepublicznych, a w zasadzie właścicieli przedszkoli niepublicznych, czyli odzyskania nienależnie wypłacanej dotacji, to nie jest tylko problem właścicieli, to się staje problemem rodziców. Wiceprezydent miasta podkreśla, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Wioleta Haręźlak krok po kroku tłumaczy, jak w Zielonej Górze wygląda sprawa dotowania niepublicznych przedszkoli. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta przedszkola niepubliczne mogą liczyć na 75% dofinansowanie z kasy miasta. Ten warunek spełniamy, tłumaczy Haręźlak. Gdybyśmy nie wypłacali tych 75%, myślę, że wszystkie gazety, wszystkie media tylko o tym by pisały, bo rzeczywiście byłaby to sensacja. Natomiast zawsze dotrzymujemy terminów, w których musimy przekazać środki podmiotom niepublicznym, które pracują w obrębie oświaty, a nie mam tu na myśli nie tylko przedszkola, ale również żłobki niepubliczne, które również prowadzą działalność na terenie miasta. Wiceprezydent Zielonej Góry dodaje, że niepubliczne przedszkola również mogą liczyć na 100% dotację. Muszą spełnić jednak określone warunki i poczekać na wyniki trwającego w mieście naboru do przedszkoli. My w momencie, kiedy będziemy organizowali konklawę dotyczące wyników naboru na nowy rok szkolny dla przedszkolaków i w wyniku tego naboru stwierdzimy, że zabrakło nam miejsc dla konkretnych grup wiekowych, wtedy właśnie na tą konkretną liczbę miejsc ogłosimy konkurs. I wtedy to finansowanie będzie wynosiło 100%. I temu sprzeciwiają się właściciele prywatnych przedszkoli, którzy domagają się, aby konkurs dla miejskich i prywatnych placówek odbywał się w tym samym terminie. Ogłoszenie konkursów po naborze do przedszkoli niepublicznych nie jest równym traktowaniem podmiotów publicznych i niepublicznych. Nie tylko w kwestii właścicieli tych placówek, czyli przedszkoli niepublicznych czy publicznych, ale również rodziców. Rodzic powinien mieć wybór, czy chce posłać swoje dziecko za taką samą cenę do przedszkola publicznego czy niepublicznego. Właściciele prywatnych przedszkoli, rodzice i radni w najbliższym możliwym terminie mają spotkać się na Komisji Oświaty.